Chciałem uzupełnić pana profesora odnośnie Lutra. Luter, będąc zakonnikiem, prowadził życie bardzo ascetyczne. I przyjechał do Rzymu i został zbulwersowany. Na papieskim dworze straszne rzeczy się działy. Niemoralne, no powiedzmy, rozpusta niesamowita była. A dlaczego była? Pytanie. Przedtem takiej rozpusty nie było. A kim był papież? Ano papież był synalkiem władcy Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego. Gdzie tam rozpusta była na całego. Żadnych zahamowań moralnych, nic. Synalek, wychowany w takim towarzystwie, zaprowadził w Rzymie. I kim był papież? Papież był osobą świecką, w szatach liturgicznych, z tiarą na głowie. Dlaczego to było? Bo władza świecka zawsze starała się podporządkować sobie Kościół. Zawsze. Żeby ludzie wierzący byli ślepo posłuszni i poddani władcy. I w tym tkwi cała tragedia ludzi. W tym. I do dzisiaj mamy to samo. Władza świecka chce, żeby Kościół był posłuszny. Dziękuję bardzo. Niestety, mamy swoje zdanie. I żaden tutaj władca nie będzie nam narzucał. Szczególnie taki, powiedzmy, nie, typu Dyzma, Nikodem Dyzma, którego znamy. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę oczywiście także o pytania, niekoniecznie związane bezpośrednio z tematyką wykładu, ale jeśli Państwo chcą, także z aktualnymi sprawami. Bardzo proszę. Bardzo dziękując panu profesorowi za wspaniały, jak zwykle, wykład. Chciałbym skontrować mojego przedmówcę. Jeśli chodzi o czasy współczesne, to jest zupełnie inaczej. Ja już kiedyś mówiłem, przepraszam, że powtarzam się, no ale wydaje mi się, że temat jest zawsze aktualny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza to, co się dzieje we współczesnym świecie. Już nie tylko mówię o Polsce, ale i o Zachodzie. W tej chwili wiadomo, jak jest chrześcijaństwem, jak jest katolicyzmem. Ja tutaj do pana profesora bym ukłon zrobił, czy nasz rząd, bo pan profesor ma kontakty z naszym rządem, no może to jest bardzo rewolucyjne, ale wydaje mi się, że może nie na dzień dzisiejszy, ale może wkrótce, jest bardzo potrzebne, bo jesteśmy jednak zagrożeni ze strony ateistów, świeckich, różnego innego rodzaju społeczeństwa w stosunku do katolicyzmu. I tu, czy nie należałoby spróbować współpracy właśnie z episkopatem? Wiemy, że jest rozdział Kościoła, jest konkordat, ale w tej chwili jak trwoga, to do Boga. I wydaje mi się, że Kościół w liturgii, na homilii, na ambonach, powinien wreszcie zadbać o swoje owieczki, o tą trzodę. Dlatego, że naród jest poróżniony i to, co się dzieje w tej chwili na ulicy i w dalszym ciągu będzie zagrożenie, lapidarnie rzecz mówiąc, tymi manifestacjami różnego rodzaju, może spowodować naprawdę to, o czym pan profesor mówił sprzed 500 lat, może się powtórzyć historia właśnie na naszej ziemi. I żeby tego uniknąć, wydaje mi się, że należałoby w jakiś sposób spowodować, żeby kler, episkopat, chociaż nie mamy dzisiaj Chlonda czy Wyszyńskiego, czy nawet w ostatnich latach życia prymasa Józefa Glempa, takiego przywódcy trzody chrześcijańskiej. Ale niemniej wydaje mi się, że Kościół powinien bardziej zdecydowanie upomnieć się o swoją trzodę. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten apel, sugestie. Ja może zbiorę jeszcze parę pytań czy parę uwag i wtedy spróbuję się ustosunkować, żeby więcej było. Nie, ale to może inne osoby. Chciałem zapytać, czy ta buta niemiecka, która
którą widać od dosyć długiego czasu, od Bismarcka chyba, wiąże się w jakiś sposób właśnie z tym, co wymyślił Luther. I na przykład to, że pani Merkel pomyślała o ściągnięciu pracowitych Arabów do siebie, do swojego kraju i w ten sposób mamy całą Europę zapełnioną już częściowo. Czy w jakiś sposób się z tym wiąże? Dziękuję. Sugestia, by zbliżyć dzisiejszą władzę świecką do Kościoła, do episkopatu we wspólnych wysiłkach. Wydaje mi się, że żadne apele wystosowywane czy stąd, czy ze strony rządu, czy ze strony episkopatu, gdyby one padały, nie odniosą skutku, dopóki rzeczywistość sama nie nakłoni do tej współpracy w obliczu kryzysu, któremu obie te władze, to znaczy i świecka, i duchowna, najwidoczniej ulegają w tej chwili już, w skali europejskiej, mówię. Widać to, no może nie na przykładzie Polski w tym momencie najbardziej, ale na przykładzie innych krajów europejskich, jak z tym rozwarstwieniem straszliwym właśnie na grupę aktywnych, zaangażowanych w korporacjach, ale aktywnych w związku z tym przede wszystkim jako konsumenci na wielką skalę i grupę tych, którzy powściągają swoją konsumpcję albo też jej nie mają, ale bardziej troszczą się o aspekt obywatelski swojego życia we wspólnocie politycznej, dla której widzą zagrożenie. To rozwarstwienie jest widoczne nie tylko w Polsce, ale w innych krajach także. Ono się odzwierciedla również w stosunku do najbardziej widocznego dzisiaj problemu uchodźców, zagrożenia dla pewnego sposobu rozumienia cywilizacji europejskiej. Widać pewną bezradność zarówno elit politycznych, jak i, no nie kryjmy tego, przedstawicieli Kościoła. I nie mam tutaj na myśli przedstawicieli Kościoła w Polsce tylko, ale także ze strony papieża samego, Franciszka, widać pewną, no nazwijmy to najdelikatniej, odmienność perspektywy rozpatrywania tego kryzysu współczesnej Europy w stosunku do spojrzenia, które cechuje mieszkańców Europy. Myślę, że można sobie pozwolić na takie spojrzenie, jeżeli ta tożsamość nie jest naszą tożsamością, jeżeli wyjdziemy z prawdziwie uniwersalistycznego założenia, że chrześcijaństwo nie jest europejskie. To prawda, chrześcijaństwo nie należy do Europy. Europy może nie być, chrześcijaństwo będzie. Ale dla nas, Europejczyków, a jesteśmy Europejczykami, jest ważne, czy Europa jest, czy będzie i jaka będzie. Dla mieszkańców Ameryki Łacińskiej to może nie mieć znaczenia. Dla kogoś, kto patrzy na świat wyłącznie w perspektywie w perspektywie wiecznej, oczywiście tożsamość europejska można powiedzieć, no tak jak Richelieu o Francji. Nie ma zbawienia. Europa nie przetrwa, do wieczności nie przejdzie, tak jak żaden z krajów nie przejdzie do wieczności. Ale dla nas jest ona bardzo ważną częścią tożsamości kulturowej, duchowej, zarówno ta tożsamość narodowa, jak i tożsamość szerszej wspólnoty, z której nasze narody czerpią wspólnie soki. Mam wrażenie, że teraz połączenie kilku kryzysów, nałożenie się ich na siebie nawzajem i bezradność recept politycznych, które postuluje z jednej strony tak zwana poprawność polityczna, bardzo agresywna, tym bardziej agresywna, im bardziej bezradna, tak bym powiedział, jak i tych recept, no można tak powiedzieć, więcej liberalizmu jako odpowiedź na wszystkie problemy, które wynikają z życia współczesnego, to wszystko sprawi, że niedługo pewnie ten postulat skupienia wysiłków władzy świeckiej i władzy duchownej może być zrealizowany. Ale oczywiście widzę tutaj ogromne niebezpieczeństwo, że
i władza świecka, i władza duchowna mogą wybrać, że tak powiem, nie współpracę i nie walkę między sobą, ale w istocie dwie zupełnie różne wersje odpowiedzi na współczesny kryzys. Władza świecka może pójść w kierunku twardego nacjonalizmu, walki o interes, w którym nie ma miejsca na żadne dobro wspólne inne niż naszej grupy najwięziej rozumianej. I wtedy najlepszym reprezentantem tak rozumianej recepty na problemy współczesności będzie Władimir Putin. Naśladujmy Putina, prawda? Wróćmy do polityki takiej, jaką rekomendował Machiavelli, do polityki racji stanu odseparowanej od chrześcijaństwa i tak sobie jakoś poradzimy, prawda? Można, niektórzy uważają, że to jest rozwiązanie. Myślę, że ta pokusa wiąże się także z pytaniem, czy kwestia tej pokusy wiąże się z pytaniem, które za chwilę pan postawił, o Niemcy. Otóż myślę, że kwestia pewnej buty czy poczucia siły związanego z częścią tradycji niemieckiej, nie z całą, broń Boże, ale z częścią tradycji niemieckiej, jest oczywiście dużo starsza od Lutra. Luter jest tylko jej symbolem, no bo rzeczywiście wniósł zasadniczy wkład do rozwoju religii chrześcijańskiej. Czy pozytywny, czy negatywny, o to możemy się spierać, ale nikt nie może powiedzieć, że było to mało ważne wydarzenie. I Niemcy odegrały tutaj najważniejszą rolę. Ale przecież tę butę opisuje już Tacyt, wspominany także przeze mnie w wykładzie w swoim maleńkim, niedużym traktaciku o tytule Germania, fascynującym zbiorze spostrzeżeń na temat duchowości, mentalności, której ślady odnajdujemy dzisiaj w Niemczech współczesnych, czy w Niemcach współczesnych. I oczywiście wiemy, że przez Niemcy przetoczyła się fala, no można tak powiedzieć, rekolekcji duchowych, szczerze przerobionych na pewno przez niemałą część społeczeństwa niemieckiego i niejako także narzuconych odgórnie przez polityczną poprawność po 1968 roku, przez swego rodzaju konformizm duchowy wynikający z mechanizmów tej politycznej poprawności. Ale czy to znaczy, że licząca sobie więcej niż 2000 lat tradycja germańska da się złamać, zniszczyć, zniwelować reedukacji trwającej 20-30 lat? Absolutnie w to nie uwierzę. Nie twierdzę, że za chwilę wrócą tutaj jacyś nowi arminiusze, prawda, opisywani przez Tacyta, czy jacyś następcy Fryderyka Barbarossy z XII wieku, czy z XI, czy tym bardziej Adolf Hitler. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że narody, moim zdaniem, mają, zwłaszcza narody o trwałej, o długoletniej, a przede wszystkim długowiekowej, należałoby powiedzieć, tradycji, mają głębsze i mocniejsze życie, niż chcieliby wierzyć w to wyznawcy poprawności politycznej. I sądzę, że to nie jest tak, że możemy interpretować wydarzenia związane z polityką niemiecką ostatnich kilkunastu miesięcy, które wydają nam się niezrozumiałe, niepojęte, wyłącznie w kategoriach błędów, absurdów, indywidualnych pomyłek polityków. Ale mam wrażenie, że może to być z perspektywy dalszej, być może to zobaczymy, pewnego rodzaju ciąg dalszy niemieckiej woli panowania, woli dominacji, która chce wykorzystać, może chcieć wykorzystać, broń Boże, nie sama pani kanclerz Merkel, ona może być tutaj niejako nieświadomym narzędziem pewnych mechanizmów, które są większe od niej, czy tradycji, czy siły duchowej, która jest większa od niej, czy od jej doradców, ale które zakładają, że można wykorzystać na przykład parę milionów uchodźców, wychodźców, imigrantów, wszystko jedno, jak ich nazwiemy, z krajów muzułmańskich, by i podnieść prestiż Niemiec jako kraju gościnnego, wspaniałego, tego właśnie nowego, zupełnie lepszego niż cała reszta Europy. I co ważniejsze, żeby utwierdzić przewagę gospodarczą Niemiec w Europie. Nam się to może wydawać szaleństwem, ale są jeszcze dalsze, że tak powiem, aspekty tej wizji, których nie dopowiem ze względu na poprawność polityczną, której naruszenie groziłoby moim natychmiastowym aresztowaniem, więc nie powiem, jakie inne możliwości tu widzę przed Niemcami. Ale widziałem profesorów niemieckich, którzy, tych reprezentujących największą kulturę niemiecką, mówię to bez żadnej ironii,
takich, z którymi polemizował Benedykt XVI, jak równy z równymi, którzy wdawali się w subtelne polemiki z profesorami żydowskimi. Nienawiść niemiecko-żydowska nie wygasła, moim zdaniem. To jest bardzo ważny mechanizm, który także może być jednym z kluczy do odczytywania tej rzeczywistości, która niknie za, no, krótko mówiąc, przesłoną wydarzeń bieżących. Nie wiem, czy tak jest. Na pewno to nie dotyczy bardzo dużej części współczesnych Niemców, ale to poczucie rywalizacji, kto z nas jest silniejszy, kto z nas będzie ważniejszy w decydowaniu porządku europejskiego i światowego. Przegraliśmy dwie wojny światowe, ale czy to znaczy, że nie możemy wygrać trzeciej, realizowanej innymi środkami? Ta perspektywa, moim zdaniem, w duchu niemieckim, w tej pysze niemieckiej, o której pan mówił, w tym, co niebezpieczne w kulturze niemieckiej, w której jest wiele wspaniałych rzeczy, za które podziwiamy Niemców i jesteśmy im wdzięczni, ale jest też także ten element niebezpieczeństwa, analizowany najlepiej przez samych Niemców, przez Tomasza Manna choćby. A więc myślę, że to jest spojrzenie, które warto uwzględnić, spojrzenie dużo głębsze niż odwołujące się tylko do roku 68, 45. Niemcy mają ponad 2000 lat historii. Niektóre narody, takie jak Polski, mają dopiero 11 wieków historii, ale to też jest dość dużo, by z pewną pobłażliwością spojrzeć na próby przekreślenia tej historii z kraju, który powstał w 1830 roku. Mam na myśli Belgię. USA, Nuland, na przemiany w Ukrainie na Majdan dały 5 miliardów dolarów. Niemcy, miliard euro. A poza tym cała Europa, Unia Europejska, drugi miliard euro, czyli 2 miliardy euro po prostu z Unii Europejskiej. I po prostu jako rolę, po prostu jak pan to widzi, Niemcy chcą odgrywać na Ukrainie. Bo i do czego oni nawiązują? Dobrze, już nie będę. Proszę, dziękuję. Bardzo dziękuję. To może rzeczywiście odpowiem od razu. Tak, jak ja to widzę, w tradycji niemieckiej geopolityki od, no mniej więcej od 200 lat, ścierają się te dwie tendencje. Jedna, samodzielnie zdominować Europę Wschodnią, środkową i wschodnią. Wizja Mitteleuropy, którą skonkretyzował Friedrich Neumann w 1915 roku, niemiecki polityk, no można powiedzieć, liberalno-chrześcijański, nie żaden Hitler, broń Boże, bardzo łagodnie patrzący, także z sympatią na Polaków, ale na Polaków jako na poddanych tej niemieckiej Europy. I wizja kondominium, podziału z Rosją. To znaczy sami nie damy rady, musimy się podzielić z Rosją. I kluczowym krajem tutaj oczywiście jest Ukraina, na którym się rozstrzyga to, w którą stronę Niemcy pójdą. Niemcy są kuszone przez jedną i przez drugą perspektywę. Nie jest tak, nie można powiedzieć, że Niemcy zawsze są nastawione tylko na współpracę z Rosją, bo w Niemczech jest coś właśnie starszego niż w Rosji. Poczucie, że jednak Niemcy są lepsi od Słowian, a więc także i od Rosjan. Że Niemcy powinni dominować nad Słowianami, a więc także nad Rosjanami. I do tego celu przydatne jest osłabienie Rosji przez Ukrainę, umacnianie Ukrainy jako sfery wyłącznych wpływów czy dominacji niemieckiej. Ale oczywiście Niemcy dzisiaj nie są tak silne, jak były w roku 1914 czy 1916. Dużo silniejsza wciąż jeszcze jest Ameryka. Oczywiście bardzo ważny jest wynik wyborów w Ameryce, czy w tych wyborach wygra izolacjonizm, tylko to mam na myśli, radykalny izolacjonizm, czy też pozostaną jakieś elementy zaangażowania amerykańskiego na kontynencie europejskim, bo w tym pierwszym przypadku oczywiście Ukraina stanie się wyłącznym polem rozgrywki między Niemcami a Rosją. Natomiast teraz tak nie jest. Teraz, tak jak pan zauważył w swoim pytaniu, jednym z głównych graczy z perspektywy rosyjskiej, głównym przeciwnikiem nie są Niemcy oczywiście na Ukrainie, tylko Stany Zjednoczone. I to jest moim zdaniem dużo bardziej korzystna sytuacja dla nas, kiedy jest więcej tych graczy na polu, które nas bardzo dotyczy, naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości. Dlatego mówię, że no, musimy obserwować z wielkim zainteresowaniem, niestety bez żadnej możliwości wpływu na
na ostateczną, że tak powiem, zmianę, która nastąpi w Waszyngtonie, właśnie na to, co się dzieje w tym roku za oceanem. Natomiast Niemcy, moim zdaniem, no wciąż jeszcze żadnego strategicznego wyboru na najbliższe kilka lat, tym bardziej kilkanaście lat, nie dokonały. Czy raczej z Rosją znowu podzielimy się odpowiedzialnością za Europę Wschodnią, czy też będziemy próbowali już strząsnąć z siebie resztki tego powojennego reżimu upokorzenia Niemiec i zdecydujemy się pokazać, że my jesteśmy najsilniejsi. No teraz Niemcy przeżywają jednak chwilę kryzysu wewnętrznego, takiego niepokoju, że jednak porwali się za szybko na tę rolę przywódcy Europy moralnego, gospodarczego, politycznego w każdym z tych trzech wymiarów, no bo taki charakter miało wystąpienie kanclerz Merkel w zeszłym roku. Wcześniejsze hołdy ministra Sikorskiego jakby utwierdzały ją w tym przekonaniu, że już można, że już Niemcy mogą wystąpić jako potrójny lider Europy. No dzisiaj widać, że to się zachwiało, a więc być może i ambicje niemieckie na wschód od Polski, że nie wspomnę o samej Polsce, także zostaną częściowo ograniczone. No ale to jest, jesteśmy w trakcie pewnej bardzo ważnej, epokowej może zmiany stosunków politycznych wokół Polski. Jeśli chodzi o tych uchodźców arabskich czy imigrantów, to ja przede wszystkim patrzę na całe to multikulti i na to, co z tego wynika, z ogromnym zaniepokojeniem. Parę tygodni temu, miesiąc, dwa, w plus minus był taki duży artykuł, który przestrzegał tych imigrantów, żeby oni nie szli do Europy, bo prędzej czy później zostaną w Europie wymordowani. Dosłownie tak autor napisał. Ja muszę powiedzieć, że ja też mam takie obawy. Ja byłam w Chorwacji bezpośrednio w rok czy dwa po zakończeniu tych wojen, które tam były i widziałam skutki konfliktów byłej Jugosławii. No, 10 lat wcześniej nikt nawet by nie pomyślał o czymś takim, co tam się stało. Ja się obawiam, że ci wszyscy Arabowie, oni jednak nie stanowią wcale większości, o żadnym kalifacie nie ma mowy. Nawet 10% ludności nie sięgają. Że jeśli się załamie władza europejska, to może się stać to samo, co w Jugosławii. Czyli po prostu będą się wyżynać. Tam zginęło w Jugosławii, zginęło 200 tysięcy ludzi. Więc ja się właśnie tego obawiam, że całe to multikulti skończy się wielką rzezią. Tak właśnie myślę. To tu też pozwolę sobie nawiązać też do dzisiejszego wykładu, czy raczej do jego tematyki, jeżeli można. Otóż powiedziała Pani o niebezpieczeństwie zabijania. Tak. Współczesne społeczeństwa zachodnie, Chorwacji chyba nie zupełnie, czy byłej Jugosławii, może szerzej powiedzmy, nie bardzo możemy zaliczać do współczesnej cywilizacji zachodniej pod pewnymi względami. Otóż większość krajów współczesnej Europy Zachodniej, może tak to najłagodniej powiedzmy, no w dużym stopniu odzwierciedla ten stan duszy, który opisywał Hobbes w Lewiatanie. To znaczy najważniejsze jest nie dać się zabić, a więc i nie zabijać, a więc reagować na wojnę ucieczką, a więc dezerterować z wojska, a nie służyć w wojsku. Ale to właśnie, i tutaj myślę, że Pani uwaga, no niestety odzwierciedla pewien trend w jego niebezpiecznym aspekcie. To może się zacząć teraz zmieniać. Przecież wyraźny sukces Alternative für Deutschland w kilku landach wschodnich Niemiec i to masowe wykupywanie broni zastępczej, nazwijmy to tak, no bo zabrakło w ogóle, w całych Niemczech nie można kupić broni gazowej, stąd wszystko z zachodnich województw Polski wykupili. Niemcy kupują, prawda? Chcą się bronić, chociaż tak. U nas pan Braun zachęca do strzelnicy. No może to jest jakaś recepta, choć nie wydaje mi się, żeby to była recepta wystarczająca na dzisiejszy kryzys, ale ona pokazuje, że następuje jakaś przemiana. Rzeczywiście to multikulti pęka. Sama pani kanclerz Merkel półtora roku temu czy dwa lata temu oświadczyła, że ten eksperyment się nie powiódł, że trzeba się z niego wycofać potem, jakby sama z tych słów się wycofywała.
ale widać, że po prostu pęka pewna ideologiczna konstrukcja pod naporem rzeczywistości. Ludzie czują się zagrożeni, czują, że ich lewiatan nie broni, to oni sami chcą się bronić. A jak ludzie sięgną po broń, to się otwiera ta groza, przed którą, czy na którą odpowiedział Hobbes. Hobbes nie wyspekulował sobie jakiegoś absurdalnego systemu. On odpowiedział na stan faktycznej wojny domowej, faktycznej rzezi masowej w Europie. Otóż chodzi o to, żebyśmy odpowiadając na kryzys, którego jednym z przejawów jest inwazja imigrantów z południa, nie wpadli w perspektywę, którą pani nakreśliła, perspektywę wojny, wojny, no można powiedzieć, ostatecznie domowej, niezależnie od tego, że tym, co rozpoczęłoby tę wojnę, byliby imigranci z zewnątrz. Otóż tu jest cały problem, jak znaleźć odpowiedź, w której raczej sięgniemy do wzorów chrześcijańskiej moralności i antycznej cnoty, niż do neopogańskiej walki w imię czystości krwi, czystości rasy i gotowości zabicia każdego, kto przekroczy próg naszej wspólnoty. No to jest właśnie ten dramatyczny moment. Ja nie mam żadnej dobrej recepty, widzę tylko pewne zagrożenia, pewne niebezpieczeństwa. Niektórzy śmielsi ludzie ode mnie mają gotowe recepty. Jeśli można krótko. Pierwsze pytanie, krótkie, ale prowokacyjne. Czy nie można odwrócić i powiedzieć, że Niemcy są bardzo młodym narodem jako nowoczesny naród, bo mają jakieś 200 lat, a Polacy są dużo starszym narodem i oni jako ten młodszy naród jest rzeczywiście dużo bardziej agresywny, bo my jesteśmy narodem, który już od kilkuset lat Pierwsza Rzeczpospolita zbudował te zręby narodu nowoczesnego, a Niemcy są narodowo, przestali być związkiem plemion 200 lat temu, wojen napoleońskich. Na marginesie Niemcy i Rosjanie to są najbardziej takie wymieszane w ogóle wspólnoty, tam 4% bodajże jest czystych, jak się to mówi rasowo. To jest w Europie, w Polskach ma chyba najbardziej spójny taki średnią genetyczną, a my nigdy byśmy się nie odwoływali tego. To jest pierwszy punkt. Drugi, ja nie jestem geologiem, ale jak się mówi, że się rozpada Europa, to ja nie widzę ruchów płyt tektonicznych i ja tam mam wrażenie, że się myli ileś porządków. Geograficzny, który obejmuje geograficzną Europę, który obejmuje znaczną część Rosji, łącznie z Moskwą i Turcję. I te dwa kraje się średnio czują Europejczykami. W przeciwieństwie do takich nieeuropejskich krajów, na przykład jak, nie wiem, no, Kaukaz, Gruzja, Armenia. I jeszcze też się myli, że wchodzimy do Europy, wychodzimy. No, tak jak mówię, nie ma ruchów geologicznych, więc to teraz często zastępuje się słowem Europa tę Unię Europejską czy jakieś instytucje europejskie, tak? I nie wiem, czy na przykład jak Wielka Brytania wyjdzie z Europy, to będzie mniej, czy będzie lepszym Europejczykiem, czy gorszym. Bo problem z Unią Europejską polegał na tym, że to kiedyś nam obiecywano, że to będzie rzeczywiście, będziemy równi i my żeśmy jako naród w większości w referendum się na to zgodzili, a potem się okazało, że to zmieniło się w narzędzie, że to było kłamstwo, że to było narzędzie władzy Francji i Niemiec, tak? Więc to, żebyśmy tak w ramach tego porządkowania, bo użyjemy cały czas tych samych słów. Trzecia, ostatnia rzecz. Ja uważam, że też się często nadużywa słowa, że multikulti jest tym złym. To znaczy, Pierwsza Rzeczpospolita była przykładem dobrego multikulti, to znaczy tu były różne mniejszości, ale tu byli nawet muzułmanie, którzy do dzisiaj żyją, Tatarzy, ówcześni tacy, powiedzmy sobie, Arabowie z temperamentu, ale oni tutaj w przeciwieństwie do dzisiejszej Europy Zachodniej, oni byli osiedlani w Polsce na bardzo konkretnych prawach, obowiązkach i wolnościach. To znaczy oni musieli przede wszystkim przestrzegać prawa i lokalnego zwyczaju z prawem pozostawiania swojej religii, ale dzięki zasługi mieli nawet prawo do godności szlacheckiej. Czy Pierwsza Rzeczpospolita nie mogła być takim przykładem pozytywnego multikulti? Dziękuję. No bardzo bym chciał, żeby tak było. Często tak nawiązujemy w naszej polityce historycznej pełnej dumy, ale można gorzko zapytać, a jaki był koniec Pierwszej Rzeczpospolitej? No nie, to ja nie porównuję z Trzecią Rzeszą. Jasne, chodzi mi tylko o to, że ta wielokulturowa wspólnota polska, w której Polska była nadrzędną, można tak powiedzieć, nadrzędnym piętrem wielopiętrowej świadomości różnych jej mieszkańców, elit,
jednak przeżyła głęboki kryzys, którego nie umiała skutecznie rozwiązać z powodu właśnie tej wieloreligijności, może powiedzmy, nie wieloetniczności. Problem kozacki nie został dobrze, skutecznie rozwiązany w XVII wieku i osłabił fundamentalnie Rzeczpospolitą. Okazało się, że istnienie dużej grupy ludności, która mogła być organizowana na zasadzie religijnej przez zewnętrzny czynnik, przez Moskwę w tym przypadku, wykorzystana do rozbijania spójności Rzeczpospolitej, no okazało się jakimś kłopotem. I to jest związane właśnie z dzisiejszym problemem islamu. To nie chodzi o to, że mogą osiedlać się miliony nawet mieszkańców innego wyznania niż tradycja europejska przyzwyczaiła nas do tego. Chodzi o to, że ci mieszkańcy mają za sobą potężną nie tylko cywilizację, ale kraje, które te cywilizacje reprezentują i które prowadzą świadomą politykę. Politykę zresztą szczęśliwie dla nas, tragicznie dla tych krajów, wzajemnie skonfliktowaną. Żyjemy w czasach walki, nawet powiedziałbym może wojny totalnej, szyickiej i sunnickiej wersji islamu. I mam czasem wrażenie, jakby niektóre kraje Zachodu po prostu były pomocnikami albo świata szyickiego, jak Rosja, albo świata sunnickiego, jak Stany Zjednoczone, prawda? Że to tylko pomagierami jesteśmy w tej grze, która toczy się w świecie pełnym energii i nadziei na przyszłość, niezależnie od tego, czy one będą odzwierciedlone, czy nie, świata islamu. To nie chodzi tylko o parę milionów ludzi, którzy tu przyjdą, ale chodzi o to, że oni skądś przyszli i te kraje nadal tam są, skąd oni przyszli. Te kraje, te centra polityczne, które mają różne, na szczęście, nie jeden plan, ale różne plany, no niekoniecznie muszą życzyć dobrze wspólnotom europejskim, niezależnie od tego, jakie one będą. Czy to będzie taka wspólnota, jaką dziś tworzy Unia Europejska, czy jakaś inna, lepsza. Całkowicie się z Panem zgadzam, że nie wolno utożsamiać Europy z Unią Europejską. Ale niezależnie od tego, jeśli spojrzymy na Europę jako wspólnotę nie geograficzną, tylko w przyszłym roku, w tym roku, przepraszam, obchodzimy równo 500-lecie. Powinniśmy obchodzić sporządzenia mapy, pierwszej mapy Europy, na której ona jest od Atlantyku do Uralu, na Uralu. To gdański kartograf Kluwer naszkicował właśnie w 1516 roku. No to niezależnie od tego, ta Europa, jaką my instynktownie rozumiemy, jest pewną wspólnotą tradycji, kultury, obyczaju. Otóż przybysze ze świata islamu przybywają nie z intencją, żeby się rozpuścić w tym obyczaju, w tej tradycji, w tej kulturze, ale żyją głęboko swoją kulturą, która ma oparcie poza Europą. I to jest jakiś problem, jakieś konkretne wyzwanie. Nie ma na nie łatwej odpowiedzi. Rzeczpospolita przerabiała to w wieku XVII i XVIII. Nie no, Rzeczpospolita jest największym sukcesem Unii w historii Europy. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Tylko nawet ta Rzeczpospolita, tak fenomenalnie oparta na cnocie republikańskiej, na sile przyciągania wzoru wolności, nie wytrzymała tego naporu zewnętrznego. Myślę, że ostatnie pytanie, panie tak. profesorze. Przepraszam, do mikrofonu. Panie profesorze, Grupa Wyszehradzka, która na razie anemiczna dosyć. Grupa Wyszehradzka, która jest dosyć anemiczna jak na razie. Jak pan profesor widzi, czy ta grupa może odegrać jakąś rolę w tym bałaganie, w tej multikulti, w tych różnych tego? Bo to wydaje mi się, nie wiem, na razie to jest anemiczne. Jak pan profesor to widzi? Czy to jest jakaś szansa także dla nas? Dziękuję. Ja akurat wiążę bardzo duże nadzieje z ożywieniem współpracy idącej od krajów bałtyckich do Morza Czarnego i Adriatyckiego w kategoriach współczesnych, nie historycznych, nie nawiązujących koniecznie do tradycji II Rzeczpospolitej, ABC, czy do prometeizmu, tylko po prostu dzisiaj, w obecnych warunkach, taka współpraca wydaje mi się naturalna, potrzebna i coraz więcej ludzi chyba w regionie to rozumie.
że jesteśmy traktowani przez część polityków Unii Europejskiej, tych, którzy przyjęli na siebie rolę patronów, decydentów, jesteśmy traktowani protekcjonalnie jako obywatele drugiej kategorii tej wspólnoty, na których spycha się często odpowiedzialność za zbrodnie, które popełniała wyłącznie zachodnia część Unii Europejskiej, przykład zbrodnie kolonializmu, w których akurat nasza część Europy nie uczestniczyła, a mamy się bić za to w piersi i, przepraszając, wpuszczać przybyszów z krajów niegdyś kolonizowanych przez Francję, Hiszpanię, Włochy, Wielką Brytanię, czy Belgię, czy Holandię. Otóż myślę, że to jest także negatywne, jakby ze względu na sposób traktowania krajów naszej części Europy przez tak zwaną starą Europę, podstawa zrozumienia, że warto ze sobą współpracować. Oczywiście drugą podstawą jest reakcja na zagrożenie ze strony Rosji. Wiemy, że niejednorodna. Wiemy, że premier Orban, manewrując, że tak powiem, w swojej polityce, odwołuje się do oparcia o Rosję, bo jest mu z tym łatwiej, może to robić łatwiej niż politycy polscy. Moim zdaniem popełnia zasadniczy błąd w tej sprawie. Może nie mam racji, ale to mówię tylko dla przykładu, że po prostu pełne, głębokie nawiązanie współpracy w krajach tego obszaru nie jest łatwe, nie jest bezproblemowe. Ale wydaje mi się, coraz więcej przesłanek jest za tym, by taka współpraca się nawiązywała ponad historycznymi zaszłościami, kłopotami, problemami, nieporozumieniami. Mamy zdecydowanie więcej powodów, żeby się ze sobą porozumieć. Ale nie zapominajmy o tym, że nasi potężni sąsiedzi są zainteresowani bardzo tym, nie tylko zainteresowani, ale robią wszystko, żeby do takiej współpracy nie doszło. No, nie mówię o innych sąsiadach, akurat jednym się interesuję szczególnie, więc tu być może moje spojrzenie nie jest obiektywne, ale wiem o posunięciach polityki rosyjskiej, współczesnych, bardzo zniuansowanych, które już przygotowują nową falę konfliktu Polski z Litwą, Łotwą, Estonią. Myślicie Państwo, że artykuł w niedzielnym wydaniu Frankfurter Allgemeine Zeitung sugerujący, że to nie w Polsce, tylko w krajach nadbałtyckich będzie szczyt NATO. To jest taka niewinna sugestia. Oczywiście szczyt NATO nie jest realnie zagrożony, ale chodzi o to, żebyśmy myśleli, to kraje nadbałtyckie są naszymi konkurentami. Tak jak w czasie Mistrzostw Europy Wspólnych doprowadzono do tego z Ukrainą, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Grzegorz Lato, sugerował w pewnym momencie, że może zróbmy to sami bez Ukrainy, bo Ukraińcy nie potrafią tego zrobić. To nie jest tak, że tego rodzaju pomysły przychodzą same z siebie. Broń Boże, nie twierdzę, że prezes Lato czy dziennikarze Frankfurter Allgemeine Zeitung są czy byli kiedykolwiek płatnymi agentami Rosji. Ale to bardzo sprzyja tej polityce, którą Rosja wykonuje także bezpośrednio innymi narzędziami. Skłócać wszystkie te kraje, żeby one się nie porozumiały ze sobą. Żebyśmy w Ukraińcach widzieli tylko morderców z Wołynia, żebyśmy w Litwinach widzieli tylko tych, którzy w Ponarach zabijali i Żydów, i Polaków, i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy się wzajemnie nienawidzili, żebyśmy nie potrafili współcześnie, dzisiaj, niezależnie od historycznych rachunków krzywd, nawiązać współpracy. Na szczęście są kraje, z którymi skonfliktować nas trudno, bo nie mamy takich rachunków w ogóle. Kraje o niewykorzystanym potencjale współpracy regionalnej. Polska i Rumunia jest tutaj przykładem. Myślę, że to jest kierunek, który będzie ożywiany w najbliższym czasie. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj pan prezydent jest w Pradze. Mam nadzieję, że niedługo dalej na południe te podróże, nie propagandowe, nie dyplomatyczne, ale strategicznie ważne dla Polski, zaprowadzą naszego prezydenta. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy za arcyciekawy wykład i dyskusję, ale ta perspektywa nawet 1000 lat nie jest w stanie zaćmić perspektywy wiecznej, więc w perspektywie już świąt nadchodzących błogosławieństwa Bożego dla Pana i najbliższych od całego naszego grona wiernych słuchaczy i wszystkich tych, którzy także przy komputerach słuchali dzisiejszego spotkania. Szczęść Boże, panie profesorze, na nadchodzące święta. Zapłać radosnego alleluja dla wszystkich.